No, długo czekaliśmy na te punkty. Tak dużo się mówiło, że wygraliśmy tylko w derbowych meczach. Myślę, że to było też ważne zwycięstwo, ale czekaliśmy, żeby wygrać u siebie i to znacząco, nie jedną bramką, nie po jakiejś walce. No, wygraliśmy pierwszą połowę 2-0, trochę ten karny taki dziwaczny, że powiem niespodziewany, no, ale wyciągnęliśmy na 3-1, kontrolowaliśmy, realizowaliśmy to, co chcieliśmy, myślę, i zdrowotnie wszyscy wytrzymali ten narzędzie, co mieli kawał serca. Jesteśmy niepokonani u siebie, oby tak dalej. Zaczęliśmy punktować na wyjeździe. Myślę, że trzeba zdobywać jak najwięcej punktów, żeby spokojnie w zimę pomyśleć, co dalej. Ta gra dzisiaj lepiej zdecydowanie wyglądała w waszym wykonaniu? No, myślę, że tak. Mieliśmy trochę czasu, żeby popracować nad różnymi elementami. Skoncentrowaliśmy się bardziej w obronie, a przede wszystkim zaczęliśmy strzelać bramki. Bogdan Miłkowski się odblokował, miał dużo sytuacji. Ja u siebie mam też szczęście, że strzelałem bramki, to nawet nie jedną. No, cieszy, to cieszy bardzo, bo jednak jest to bardzo przyjemnie zagrać dla kibiców, wygrać, zdobyć 3 punkty dla swojego klubu. Teraz przed wami dwa mecze wyjazdowe, ten pierwszy z Wigrami Suwałki. To będzie ciężki pojedynek. No, myślę, dobre podłoże zrobiliśmy pod ten wyjazd. Zrobiliśmy dużo punktów na wyjeździe, 2 zwycięstwa teraz u siebie. Trudny przeciwnik jako Kąciński, bo dużo dobrych wyników, dobre miejsce w tabeli, niespodziewanie, tak? No i do tego jedziemy optymistycznie nastawienie. Mamy teraz kawałek czasu, przygotujemy się, spokojnie pojedziemy. Wiadomo, zwycięstwa budują, dają jakąś dalszą motywację do pracy, wzmacniają nas psychicznie i myślę, że będzie dobrze.